muzyką wykonujemy wszystkie te ruchy, które wykonuje się też normalnie chodząc, uczęszczając, nie będąc w ciąży na taniec orientalny, bo też miałam okazję spróbować, w związku z tym tutaj to się nie różni, poza tym, że nie jest to takie intensywne. Jest to dostosowany program jak najbardziej do kobiet w ciąży, że ma to nam sprawiać przyjemność, ma nam pomagać w zachowaniu dobrej formy, ale nie jest to dla nas męczące. Pani Aniu, ile trwa taki taniec? Czy to jest również taka pełna godzina, 60 tak, minut? Tak, pełna godzina. Jedne i drugie zajęcia trwają pełną godzinę, ponieważ my musimy jakby przygotować zajęcia dla takiej statystycznej klientki, że tak powiem. Więc półtora godziny to dla niektórych osób w ciąży mogłoby być już za dużo. Czasami w literaturze się mówi o 45 minutach, ale w warunkach poznańskich to nie opłaca się dojeżdżać na 45-minutowe zajęcia. Także to jest zawsze godzina. Jak to powinno wyglądać? Tak jak pani Magda, powinniśmy właśnie raz wybierać się na tą gimnastykę, raz na ten taniec, powinno to być bardziej urozmaicone, czy tutaj nie ma jakiejś zależności, po prostu to, co nam sprawia większą satysfakcję i przyjemność, tam powinniśmy się wybierać. Tak, właśnie to, co nas bardziej bawi, to, co nam odpowiada, aczkolwiek ja zawsze zachęcam do tańca, żeby chociaż raz spróbować, ponieważ on już ma wieloletnią tradycję i podania tak głoszą, że powstał właśnie z kultu płodności, że jest związany z narodzinami, także jakby nie rezygnujmy z takiej tradycji. Te ćwiczenia naprawdę działają, są bardzo dobre na miednicę, na kręgosłup, można je wykorzystać w czasie samego porodu. Także ja zawsze zachęcam, chociaż jest więcej zwolenniczek ćwiczeń, ale ja zawsze zachęcam, żeby czasem wpaść na taniec od czasu do czasu. Czy też na te wybrane zajęcia można się pojawić z tatusiem, czy tylko mamy Nie. są zapraszane? Zapraszamy tylko mamy, dlatego że po pierwsze no, nie ma żadnego programu dla taty, partnera, by się nudził, tak? A poza tym reszta pani mogłaby się krępować, że tutaj trzęsie brzuszkami, czy robi przysiady, a pan się gapi. Rozumiem. Teraz jeszcze wróćmy do tego tańca i gimnastyki. Jeśli miałaby pani wybrać taniec czy gimnastyka, co przynosi więcej efektów, przynosi więcej radości? Czy dla mnie taniec? Taniec, zdecydowanie taniec, tak. No dla mnie chyba też, aczkolwiek trudno tak tutaj rozcielać i rozgraniczać te dwie dziedziny, ale chyba jednak taniec. Chyba jednak taniec. Jeszcze pytanie, czy widzą Pani już efekty, jeśli chodzi o samopoczucie, bo są Pani teraz w piątym miesiącu, czy już dwa miesiące uczęszczają Pani na zajęcia do Pani? Znaczy ja na pewno zdecydowanie nie mam żadnych dolegliwości związanych z bólami kręgosłupa, a najczęściej już te bóle się pojawiają w tym czwartym, piątym miesiącu, jakieś uciski. Poza tym trudno tu mówić o jakichś dolegliwościach, bo oprócz tego, że widzę, że brzuszek się zaokrągla, żadnych innych efektów nie ma tej ciąży, więc myślę sobie, że to też jest właśnie spowodowane tym, że się ćwiczę, że się ruszam. Dlatego moje samopoczucie jak najbardziej jest w porządku. Także jeżeli chodzi o nastrój, bardzo korzystnie ćwiczenia wpływają, także żadnych jakichś zaburzeń nastroju nie ma w ciąży. Zawsze jest mobilizacja, jest pięknie zbilansowane. Tak, dwa razy w tygodniu spotkać się z innymi mamami, żeby jednak uczestniczyć i być aktywną przez całą ciążę. Pani Aniu, a co by Pani radziła mamom, młodym mamom, które również teraz zasiadły przed telewizorami, jak powinny dbać o siebie właśnie podczas ciąży? Znaczy jakieś ćwiczenia zaproponować konkretne? Taki domowy pakiet, to polecałabym, żeby zrobić sobie jakąś rozgrzewkę, już obojętnie jaką. Jeżeli chodziłyśmy na aerobik wcześniej, czy inne zajęcia ruchowe, to na pewno pamiętamy jakieś ćwiczenia. Jeśli nie, no to włączyć sobie jakąś energetyczną, ulubioną muzykę i po prostu potańczyć i potraktować to jako rozgrzewkę. I na pewno polecałabym, żeby panie ćwiczyły przysiady, różne warianty półprzysiadów, bo przysiady to może niekoniecznie, ale półprzysiadów. Oraz takie siedzenie w kucki, którego nie zademonstruję, bo jestem w smutnicy, ale tak jak dzieci kucają, żeby przysiąść sobie i pupa zwisa do ziemi, a my siedzimy, bo to jest najlepsza pozycja porodowa. Wtedy, że tak powiem, wyjście dziecka poszerza się o 1/3 i skraca się też ten kanał rodny i warto to wykorzystać. I
te dwie przysiady i ten przysiad głęboki na pewno będzie można wykorzystać w czasie porodu i zobaczymy, jak nam się to przyda, dlatego że niektóre panie myślą, że wystarczy przeczytać, że pozycje wertykalne albo przysiad to świetna pozycja do porodu. Potem przychodzi poród i się okazuje, że może i świetna, ale my musimy się położyć, bo nie mamy siły. Dlatego mówię, rozgrzewka, półprzysiady, głęboki przysiad, troszkę rozciągania, jeśli pamiętamy to z jakichś innych zajęć, a z tańca brzucha najzwyklejsze kółeczka biodrami, w jedną i w drugą stronę, kołysanie biodrami na boki, żeby rozluźnić miednicę, żeby też się z nią zaprzyjaźnić i przygotować do porodu. No i jeszcze mamy pytanie do naszych mam, czy po takich ćwiczeniach, czy to po tańcu, czy po gimnastyce, czują panie, że te ćwiczenia mają jakiś wpływ na maluszka? On się jakoś porusza, coś się tam dzieje, jest bardziej zadowolony? Tak, ja myślę, że jest przeszczęśliwy. Ukołysany, tak, ukołysany, ululany. Wie, że my mamy dobre samopoczucie, świadomość tego, że robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby mu było jak najlepiej. Także z pewnością jest szczęśliwy, tak. Jak to właśnie... Wczoraj bodajże powiedział jeden z moich gości, szczęśliwa mama równa się szczęśliwe dziecko i myślę, że to jest akurat prawda. Pani Aniu, jeszcze pytanie, jakie zajęcia właśnie znajdują się w tej ofercie, tak jakbyśmy mogli to podsumować, bo oczywiście w Studiu Zdrowia dbamy o mamy, tak żeby nasze mamy też mogły sobie na tą ofertę zerknąć i może zobaczyć, co ciekawego dla nich się tam znajduje. Mogę zaprosić na stronę internetową? Oczywiście, że tak. To zapraszamy na naszą stronę internetową www.dbamyomamy.pl. Zajęcia prowadzimy w tej chwili 3 razy w tygodniu. Raz taniec orientalny w poniedziałki i 2 razy ćwiczenia, przy czym ćwiczenia prowadzą różne instruktorki. Ja, promotorka zdrowia, koleżanka położna i koleżanka fizjoterapeutka, także w ramach jakby jednych zajęć panie mają dużo ofert do wyboru, bo każda z nas siłą rzeczy prowadzi zajęcia troszeczkę inaczej. I nawet jeśli mamy nigdy nie ćwiczyły przedtem, przed ciążą, to mogą ze spokojem przyjść tak. I na pewno nic im się nie stanie na ćwiczeniach. Nie. Zresztą zawsze podkreślamy, że tempo zależy od samych mam i właśnie trzymamy się tego testu mowy, żeby móc swobodnie mówić i to są jedyne zajęcia, gdzie nie dopingujemy uczestniczek, nie mówimy szybciej, więcej, jeszcze 8 powtórzeń. Każdy w swoim własnym tempie tak. Ze spokojem. No i jeszcze nasze mamy, bo to mamy radzą mamom. No właśnie, co poradziłyby panie młodym mamom, jeśli chodzi o zajęcia u pani Ani? Warto się na nie wybrać? Zdecydowanie. Przede wszystkim, żeby nie miały takich obaw, jak my również miałyśmy, że te ćwiczenia mogą źle wpłynąć, że taniec brzucha, czyli krążenie biodrami, to spowoduje, że nasz maluszek, nie wiem, będzie się obracał tam, a nasze samopoczucie spadnie w tym. Nie, nie. Jest to całkowicie bezpieczne dla nas. My się przekonałyśmy o tym. Z takimi samymi obawami poszłyśmy i myślę, że to, że uczęszczamy w tej chwili przynajmniej te 2 razy w tygodniu świadczy o tym, że naprawdę są rezultaty i jest po prostu fajnie, ciekawa atmosfera, miła i możemy się też z mamami, które za chwilę rodzą, wymieniać różnymi spostrzeżeniami, a to też jest dla nas ważne, bo debiutujemy w tej roli, także... Czyli jeśli będzie kolejne dziecko, to pewnie się panie ponownie pojawią na ćwiczeniach. No właśnie, a dzisiaj jeszcze z nami miała być kolejna mama, która już w 9 miesiącu i pamiętam jak rozmawiałam z panią Anią przez telefon i mówiła, być może urodzi w studiu u państwa, ale już urodziła. Znaczy pozdrawiamy Natalię, jeśli możemy. Pozdrawiamy panią. Tak nam się wydaje, że już urodziła, dlatego że Natalia właśnie przyszła do nas zaraz po 3 miesiącu i ćwiczyła bez przerwy 3 razy w tygodniu. Zacięta mama. Ostatni raz była w czwartek na ćwiczeniach, wczoraj już nie była na tańcu, a kiedy rozmawiałyśmy ostatni raz, to mówiła, że chyba czuje, że urodzi w weekend. I to był jej termin, 24 marca, chyba sobota. I zakładamy, że skoro nie przyszła na taniec, to urodziła, bo nie ma innego wyjaśnienia. Wobec tego pozdrawiamy już szczęśliwą mamę Natalię. Dziękuję serdecznie za nasze spotkanie. No i tutaj już życzę szczęścia. Mam nadzieję, że spotkamy się już po raz kolejny z maluszkami. Oj, tak. Wobec tego wszystkie oczywiście ciężarne mamy zapraszamy do tego, żeby odwiedzały stronę pani Ani, a bardzo prosto tą stronę znaleźć. Wystarczy wpisać Studio Zdrowia. Dbamy o mamy i tam już, drogie panie, dowiecie się wszystkich szczegółów.
A ja już teraz zapraszam na krótką przerwę i już za chwilę, mam nadzieję, będzie raport.